Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj są walentynki. Ktoś powie, nie ma w tym dniu nic szczególnego i pewnie będzie miał rację. Z tym, że akurat dzisiaj chcemy wyjść do Was z czymś nowym, z nowym rodzajem filmiku, którego jeszcze nie było na naszym kanale. Chcieliśmy go Wam pokazać właśnie w tym dniu, ponieważ bardzo kochamy naszych widzów. Zapewne dobrze wiecie, że nie zawsze wszystko wychodzi od razu. Często trzeba coś powtarzać, żeby doszło do skutku, żeby było jak najlepsze. U nas niestety też nie jest kolorowo i czasem bywa tak, że zanim dojdziemy do perfekcji i to nagranie będzie naprawdę dobre, musimy je powtórzyć kilka razy. Ten filmik, który dzisiaj chcemy Wam zaprezentować, będzie zlepkiem śmiesznych, nieudanych sytuacji Mystery Hunters, bo takie też u nas się zdarzają i to nie jest nic nadzwyczajnego. Popełniamy błędy, żeby później wyciągnąć z nich wnioski. I dzisiaj chcemy się z Wami podzielić tymi właśnie śmiesznymi, według nas, nieudanymi akcjami. Zapraszam do oglądania. Nasze kamery i urządzenia umieszczone w mauzoleum nie wykazały nic nadzwyczajnego. Dlatego umieściliśmy tylko tylko jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Zmieniłem się. Jakby co to... To może... Dobra. To witam wszystkich. Jesteśmy we wsi Bromierzyk. Znaleźliśmy kaplicę. Już byliśmy w środku. A ty już mówisz, czy co? Ona mówiła mi: poszukaj przyjaciela swego w miejscu takim jak opuszczony dom. Wtedy na pewno będzie. To było głupie. Kiedyś robił. Chyba było jakieś twarz. Patrzysz tam, tylko czapkę musisz zdjąć. Patrzysz się gdzieś tam przed siebie na kaplicę. Drombo, odejdź tam w prawo. Nie ma kamery. Udawaj, że nie ma kamery. Jak sparandrzej. Kurwa, Drombo, no. No miałeś nie chodzić. Legowisko i notar. Nie, on chyba tu nie nocuje. Chyba teraz już nie. Ale nie wiem. No. Kurde, to leje. No tu strajał. No kurde. O, tam śpi to strajał. Nie chcę smać. Tak jest. Co to było? Dobra, i wiecie co ja chciałem jeszcze? Cicho, 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 co to było? No słyszę co chwilę coś tutaj. Chupa kamera? Nie, takie bum, bum. Takie bum. Chupa kamera tam, widziałeś? Ej, widzu, widziałeś? Chupa kabres? Jest chupa kabres? Czy to chupa kabres? O co mi chodzi, że... Widziałeś chupa kabres? Musimy trochę szerzej. Musimy stanąć. Tu, tutaj.
To tak się starajmy nie obchodzić. Dobra. Jesteśmy tutaj z piątku na sobotę po północy. Jest to droga pożarowa numer 44. 49. Kurwa. Jeszcze raz. Duchna droga w parku kampinoskim. Droga pożarowa numer 49. Jesteśmy w środku lasu z piątku na sobotę. W kolejnym projekcie. Jest godzina delikatnie po północy. Znajdujemy się na tak zwanej duchnej drodze i będziemy chcieli sprawdzić, czy legendy krążące na temat tej drogi, tego miejsca, są prawdziwe. Witam. Kurde, ale masz. Dzisiaj znajdujemy się w Rochni, w województwie mazowieckim. Budynek wygląda na opuszczony. Jest dosyć mocno zrujnowany. Dzisiaj będziemy chcieli zweryfikować, czy coś się tutaj faktycznie dzieje. Wiemy tylko, że mieszkali tutaj kiedyś. Nic nie wiemy. Dobra, pokaż mi to. No to nic nie wiemy, było dobre. Już? No, no. Ale nie, no. Musimy stać. Chodź tutaj. A, za ręce? No. No. Ale będziemy. Dawaj, dawaj. Tak blisko? Tak. Nie, no za blisko, czekaj. Za blisko. Za blisko. O, tak jest. Tak będzie dobrze. Tylko zrób pewnie. Dopiero te głupoty, ja tylko powtarzam to, co było napisane. Dobra, róbmy to i... Budynek nazwany kiedyś szumnie Willą Chimerą dzisiaj przedstawia opłakany widok. Powybijane okna, sterta walających się mebli, dokumentów, papierów. Mówi się, że w tym budynku ponownie straszy. Co jednak straszy? Czy sam widok? Czy dzieje się tutaj może coś więcej? Dzisiaj przeprowadzimy trochę nietypowy projekt. To jeszcze raz, bo ja to To weź już na mnie. Tak. Jestem dobrze, mi widać? Czy do połowy kurwa głowy? Dobra, dobra, dobra. Dzisiaj przeprowadzimy inny... Ale całość musisz powiedzieć. Co ty pierdolisz? No bo ja majtałem górę. To po chuj majtałeś. Dom nazwany kiedyś szumnie Willą Chimerą dzisiaj przedstawia opłakany widok. Porozrzucane meble. No nie majtaj! Ale no to sobie tylko tak. Nie. Jak? Ale było to wyjęcie. Ja jestem połową łódzkiej filmowej. Co tak naprawdę sądzą o tym domu? Czy potwierdzą legendy, które na temat... Jestem z tym kadrem, a ten kurwa nie potwierdza. Ale... Czemu ruszasz tą kamerą? No bo jest dobrze, jest dynamika. Dobra, jeszcze raz. Dobra, idź w lewo, ja pójdę prosto, a ty w prawo. Nie no, żartowałem. Nie rozdzielaj się. Już. Czemu się śmiejesz? Czekaj, muszę wyliczyć to. No dobra. Dobra. Trzymaj tak. Oje. Nie myślałem, że będzie. No jak nie? No żeby ty po prostu teraz ci pokibicować.
No. Dobra, to może jednak. Poczekaj, ale jakbyś tak zrobić. No ale nie, pokaż mi, jak to wygląda. To wtedy mnie nie widać. Pokaż jeszcze, czy ostrość jest. Jest bardzo dobra. Tak? No. Wtedy też powiedziałeś, że jest. I była. Po tych ksiuku. No, akcja. Ten Murzyn stoi za Piotrkiem, akcja. Jest jeszcze jedna legenda na temat tego miejsca, o której chcemy wam wspomnieć. Ogólnie mówi się, że ta wieś... Coś mi skierowałeś chyba na dół, nie? Co? Nie. Dobra, to szybko. Muszę coś burzać, co? Tak? No. Nie, do siebie gadacie jakby. No nie mówię ci, Józek, jak ta Halina ostatnio mnie zdenerwowała. Dobrze, Drąbu, dobrze. Drzewińscy, a dokładnie Władysław i Elżbieta. Kurwa, Wiesław, ja pierdolę. Drzewińscy, a dokładnie Wiesław i Elżbieta. Nie, kurwa, nie odzyskali. Dobra, jedziemy z tym. Drzewińscy, a dokładnie Władysław... Wiesław, ja pierdolę. Niech majtaj. Mojego dupska nie filmowałeś. Co? Mojej dupy nie filmowałeś. I teraz zadajemy sobie takie pytanie. Dlaczego? Czy wszystkie odcinki z nawiedzonych miejsc muszą być owiane jakimiś różnymi legendami albo strasznymi historiami? Chyba k***a poleciałem za daleko mocno. Jeszcze raz. Mamy nadzieję, że filmik wam się spodobał, bo jak widzicie, nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest perfekcyjnie. Także u nas zdarzają się różne wpadki, śmieszne sytuacje, z których wyciągamy wnioski i stajemy się lepsi. Jeżeli się podobało, zasubskrybujcie, zalajkujcie. Są to takie inne serie, odskocznie od naszych normalnych projektów, ale to nie znaczy, że normalnych projektów nie będzie. Już za 2 tygodnie nowy odcinek z miejsca, o którym wiele osób mówiło i w końcu mamy nadzieję, że uda nam się zweryfikować pewną legendę, doprowadzić ją do jakiegoś końca, naszego końca obiektywnego i przekazać wam te informacje, co na temat tej legendy udało nam się ustalić. To już za 2 tygodnie. Jeżeli wam się podobało, dajcie znaka, zostawcie po sobie jakiś ślad. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.